Dzień dobry, witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie, tutaj Tomcio. Dzisiaj pokażę wam, no tak też trochę nietypowe, będę wykopywał klona z gleby, z podwórka u mnie, także pokażę wam to tak w skrócie, no. Także zaraz wam wyjaśnię, tam z tyłu za domem pójdziemy, pokażę wam, ale w odpowiedź na prośby, tam pod filmikiem, tym terenowym, chyba to ktoś tam pisał mi, Bożena chyba i Danuta, żeby przedstawić psy, także te, które mi towarzyszą. Także o, to towarzyszą mi Kama, chodź tutaj. O, to jest Kama, a to jest jej córka Tośka. Tośka. I Kama ma 10 lat, o, a Tośka ma 4 lata niecałe. Także o, Kama to jest taka zbrudką, a Tośka jest taka, po ojcu chyba dziwaczna mieszanka. No i to one mi towarzyszą, z nimi chodzę. Także pozdrawiam Bożenę, pozdrawiam Danutę, to są psiaki, które są u mnie. Także no to dobra, to tyle i pokażę wam wiecie co, no tego klona, zobaczcie. O, on jest tam. I tak powiem wam parę słów o nim, co chłopaki robią to szybko. No zobaczcie, on był obabulony na zimę, prawda? To jest katsura. Klon palmowy, japoński, katsura, odmiana. Jednego po prostu na spróbę, bo mam tych kilka odmian, to wam będę pokazywał, no nie, bo będę przesadzał niedługo. Tylko, że tamte mam schowane w ciemni i one jeszcze się nie budzą. A ten tutaj na spróbę dwa i pół roku temu, czy jakoś dwa albo trzy lata temu, dokładnie, ten, żeby nie skłamać, nie pamiętam. Na pewno dwa lata, dwie zimy to na pewno, dwie albo trzy zimy. On tutaj był, ja kupiłem taką małą sadzonkę i wsadziłem sobie tutaj po prostu na spróbę, żeby zobaczyć, jak mu się tu dobrze rosło, to go chciałem tu zostawić po prostu, żeby mieć tutaj pod oknem klona palmowego, prawda? Ja go tutaj obsypałem, odejdź Tośka, ja go tutaj obsypałem trocinami takimi tymi, no nie, i go obabulałem, także. I on spotężniał, tylko że zobaczcie, tu mu się źle rośnie, bo to wszystko obumarłe jest. Także jednak stwierdziłem, że ja go stąd wykopię po prostu i wezmę sobie, zrobię z niego bonsai. A tutaj może jakieś inne drzewko sobie tutaj wymyślę, no nie? No bo za delikatny jest tutaj na to miejsce, tutaj chyba wiatr mu przeszkadza zimowy, mroźny. A wiecie, jak będzie większy, to nie będę mógł całego drzewa obabulić. Będzie za duży, żeby go cały obabulić i odrzuca takie gałęzie, aż takie długie. Także to wszystko jest martwe, zobaczcie, prawda? No, także stwierdziłem, że nie, zrobię to inaczej i wykopię go. A ja go tutaj, wiecie, pokażę wam. No proszę bardzo, zdejmę to obabulenie, zobaczcie, on jest taki. No i tak naprawdę ja tutaj wyciągnąłem kamień już, bo tutaj był ten kamień tam, był wsadzony tutaj, to wyciągnąłem go i zobaczcie, on na dworze już zaczyna się już budzić, nabrzmiewają pąki, także mogę go spokojnie wykopać i jego schować mogę do ganku, gdzie jest cieplej i on sobie już będzie do wiosny, bo już jest praktycznie marzec jutro już, także także spoko, no nie? I zobaczcie, bo obumarłe. Za bardzo się tu męczy. W lato odbija, a zimą obumierają mu gałęzie tutaj. Także zrobię z niego bonsai. I na razie, zobaczcie, on ma tutaj rozgałęzia się na dwie części, prawda? Ale to wam będę wyjaśniał później. Wykopię go i pokażę wam to w skrócie. Bo szkoda, żeby tutaj mi marniał. Aż dotąd, zobaczcie, aż dotąd zczerniało mu. I no i co, ja mu go poobcinam go, a potem odbiję znowu latem. I zimą znowu. Także nie, tutaj ja zobaczcie, to wszystko. Aż taki był ładny i obumarły mu gałęzie, ta też. Także nie, zrobię z niego bonsai. I na zimę będę go po prostu chował do garażu. I nie będzie obumierał. Także zapauzuję, pokażę wam to, bo się budzi już. No. Widzicie, pęcznieją pąki. Może na dnie mojej ręki. Proszę. O, widać. Już pęcznieją mu. A te klony, które mam schowane w ciemności w garażu, jeszcze im nie pęcznieją tak. A temu już pęcznieją, bo słońce jednak go już ten, prawda? Już marzec prawie. Także podzielę się tym z wami, no bo nie ma za bardzo jeszcze, trzeba czekać, no nie?
Może figowca będę następnego robił, to wam pokażę, ale tak naprawdę jeszcze czekam z niektórymi roślinami, te, które mam uśpione. A ten na przykład, no to wykopię go. I pokażę wam to, pokażę wam, jaką ma bryłę korzeniową, zobaczymy, co tam. I, bo wiecie, no nie, tak jak zwykle wam mówiłem, prawda, że dzięki temu, że wam teraz to pokazuję, to będziecie później znali postępy z czasem, za ileś tam, z każdym rokiem. Będziecie wiedzieć, skąd on się wziął, prawda? I to jest jego pierwsze, po prostu jego wykopię i będzie jego przygoda się dopiero zaczynać z bonsai. Także, no. No i pokażę wam go. Będę, no, dobra, zaraz. Zapauzuję. Dobra, jestem. Witam wszystkich jeszcze raz. O. Ja tutaj wszystko ładnie podgarniałem. Także tak, całą bryłę wyciągnąłem. O, tu się obsypało ładnie. I tutaj też. Ale ścieżka. Odejdź, Staśka. Takie coś. Zobaczcie. Widzicie? O. Taka bryła korzeniowa. Proszę bardzo, tak to wygląda. Także zapauzuję wam, przeniosę go tutaj troszkę i wznowię wam. No, jestem z powrotem. Zobaczcie. Przeniosłem go tutaj na stół. O, z daleka tak wygląda. Tylko że widzicie, no nie, tutaj ta cała ta góra jest praktycznie obumarła. Pokażę wam z bliska te gałęzie. Pokazywałem wam, ale nie wiem, czy to dobrze widać w tym świetle. Widać takie martwe. To jest wszystko takie, o, to jest martwe. To trzeba będzie tutaj poskracać. I ja to zaraz wam pokażę. Postawię kamerkę na stojaku. Tylko chciałem wam pokazać z bliska tą bryłę korzeniową. Ale ma piękną bryłę korzeniową. Spójrzcie. Tu jak się spotężniał. On przepięknie spotężniał. On był taki malutki patyk, 2 czy 3 lata temu. Taki jak mały ten, nawet mniejszy. Taki mała, malutka, cieniutka sadzoneczka, może jak nawet jak ta gałąź. I wsadziłem ją i zobaczcie, przez 3 lata jak się wielki zrobił w glebie. I bryłę korzeniową ma kompaktową, bo ona nie jest wcale taka ten, trochę ją przytnę tylko. I zobaczcie, jak tutaj pięknie nebari mu się rozchodzi. Także to będzie piękny materiał na bonsai. O. Prawda? Tylko że no mówię, tutaj z czasem, no nie? Bo tu jest ładnie wygięty. Możliwe, że to się obetnie, o to. I z tego się będzie budować bonsai, no bo to jest takie ładnie pokrzywione. Także, ale na razie nie będę nic z tego obcinał, prawda? To jest dopiero jego, będzie zaczynała się przygoda. Na razie go przesadzę i przytnę go tak z grubsza, żeby się przyjął. I zobaczymy latem, co ten, i będziemy dalej, będziemy ten. Może dopiero w przyszłym roku się go grubo utnie, no nie? Jak się już przyjmie do tej. Także trochę tutaj tylko korzeni wytnę. Chcę, żebyście dobrze to widzieli, o. O, tutaj jest bryła korzeniowa, jest tak nisko osadzona. Tutaj jest, o. Tutaj pięknie się robi nebari. To mogę obciąć. To co wyżej,
to co powyżej, to co ten i to co najniższe korzenie, które wyznaczają nam dno. Dno rośliny, prawda? To od nich. O. Oj. I ten też, o. Bo jest powyżej tego dużego korzenia, tu ładnie rozchodzącego się. Także ja nie będę go bardzo ingerował, bo widzicie, no nie, on jest wykopywany tento prosto z gleby. Także tylko wytrząsę trochę z tej ziemi, przytnę trochę te korzenie. No i tą górę tutaj ładnie przyciąłem. I tu już cynebari zaczyna ładnie robić, prawda? To po prostu podzielę się tym z wami. No jak ja to robię? Będziecie znali potem postęp tego drzewka. Prawda? O, tutaj jest nowy korzeń. No to tego mogę zostawić. No. Także tak to zrobię. Tutaj ładne nowe korzenie się budują. To zostawię też. O. I tutaj. Okej. Okay. To jest coś takiego, no nie? Tutaj gruby korzeń wytnę. Tutaj też. Przytniemy. I zaraz założę kamerkę, żeby wam pokazać. To jest odmiana katsura. Jego na spróbę wziąłem do gleby tam, tylko że złe miejsce chyba miał. Zaraz wam tutaj... Już, momencik. No jestem, przybliżyłem wam troszkę, żebyście tutaj widzieli bryłę korzeniową, no nie? Potem oddalę, jak będę tutaj przycinał. Chcę wam pokazać, o zobaczcie. Dość kompaktowa jest ta bryła. I tak naprawdę on tutaj nie ma żadnych grubych tych. Także dobrze tam widzicie, ja to tylko tak poprzycinam. Całe w koło. Piękne ma korzenie, włosowate wszędzie. To te grubsze to o, przytnę. I te cieniutkie same praktycznie pozostawały. Wybiorę te grubsze i tutaj od spodu. No. Zobaczcie. Dobrze tam widać? Dobrze, no nie? To jest spód. Spód. Zobaczcie, o. Ja tutaj trochę tej ziemi wygrzebię z dna. I on ma, zobaczcie, już jaką płaściutką bryłę korzeniową. Ładnie mu się rozchodzi na brzegi. Nie ma żadnego korzenia palowego. No jeszcze mu tutaj wybiorę trochę. Tak naprawdę on tutaj nie ma grubych korzeni, tylko ma wszystko piękne takie korzenie, ma włosowate te takie. To właśnie odżywiają roślinę, te korzenie włosowate. No i klon teraz pięknie, do wiosny on się przyjmie, zakorzeni się w tym. Ja go zostawię w cieple, bo jego mogę schować. To zostawię go w ganku. To, bo on już puszcza tutaj pąki, no nie? Znaczy, zaczynają nabrzmiewać. To jak zaczynają nabrzmiewać pąki, tak wam powiem w skrócie, to najlepsza pora na przesadzanie. Jak jeszcze nie otworzyły się, a zaczynają nabrzmiewać, bo wtedy cała energia idzie do góry, do drzewka. I wtedy korzenie można przyciąć. I wtedy góra jak puści energia, to i jednocześnie jak będzie się rozrastać górne, to jednocześnie będą się rozrastać korzenie pięknie. Najlepszy to jest okres, bo wtedy się no, są różne, no nie wyjątki, wiadomo, ale wtedy jest się praktycznie pewność jest, że się roślina przyjmie. W momencie nabrzmiewania pąków, jeszcze przed ich pęknięciem. Takie przynajmniej ja tak zauważyłem, no nie? To wiadomo, każdy ma swoje sposoby, tak jak wam mówiłem, nie ma czyjegoś sposobu najlepszego. Po prostu, każdy ma swoje i ja też nie chcę mówić, że ten, po prostu ja to mówię wam to, co ja zauważyłem, no nie? Przez te parę lat, co zajmuję się tym. A zauważyłem, że klony palmowe, one są, nawet mogą być dość wytrzymałe, tylko że one nie są za bardzo wytrzymałe na mroźne wiatry. Bo tam mroźne wiatry wiały w zimę, i ten. I wiadomo, jak jest małe drzewko, no to go obtulisz. Ale jak już ci duże urośnie, to nie obtulisz całego drzewa. I wtedy i mroźne wiatry będą obumierały mu gałęzie. Będzie te młode. Będzie odbijał co roku, ale to będzie męczarnia dla niego, no nie? W takim miejscu. On będzie ten. No i dobra. No to tak w skrócie, no nie? I tak chciałem się z wami podzielić, bo będziecie znali postęp tego drzewka. Będziecie jak na przykład za rok czy za dwa lata, jak wam będę pokazywał, jak się będzie zmieniać, to będziecie wiedzieli skąd to i zresztą będzie na kanale, będzie można se cofnąć i zobaczyć, o, taki jest.
I mówię, no z czasem to będzie można któreś z tych uciąć i prowadzić na przykład drzewko z któregoś z jednego z tych pni, no nie? Bo ten jest pięknie pogięty. Widać to dobrze, prawda? Zobaczcie, z tej strony. Pięknie pogięty jest. I to będzie można odciąć, może odkład powietrzny zrobię w przyszłości, bo na razie to jest początek, to nie ma co wiać. No i dobra, to tyle chciałem wam pokazać. Piękna bryła korzeniowa. Nie będę już więcej przycinał jej, bo ona jest ładnie przycięta, jest naprawdę, jest bardzo zwarta i dobra. I tak naprawdę, o, tylko takie troszeczkę. Po prostu tak, jakbym przystrzygał włosy. Delikatnie tylko i to nawet takie coś, no nie? Przynajmniej przy klonach, a przy innych drzewkach też. Pobudza ją do puszczania nowych korzeni. I jeszcze w momencie, kiedy nabrzmiewają pąki, to kurczę, to jest, mówię, najlepszy okres, żeby to zrobić, prawda? Także zaraz wam tutaj... I zobaczcie, taka bryła korzeniowa powstała. Nie jest duża. Drzewko ładnie spotężniało. Płaściutko jest. To jest zaczątek, będzie na bonsai. Katsura odmiana, klon palmowy. Przepiękny jest. Ja wam go pokażę latem, jak puści liście. Jak wygląda, no nie? Tylko, że na razie wiecie, no nie? To jest początek będzie. To jest dopiero zaczątek bonsai. Także zapauzuję wam. I zaraz wam wznowię, jak przytniemy go trochę. I wsadzę go do misy. Znaczy do misy, no zaraz wam wytłumaczę. Także wznowiłem wam, oddaliłem troszkę kamerkę, żebyście widzieli. Zobaczcie. Ja go tutaj muszę poprzycinać, ponieważ to, co martwe jest, to ja to muszę obciąć. Żeby on sobie mógł, o. Zostawię mu takie, o, zobaczcie. To wszystko jest martwe. Widzicie to? Zobaczcie, jakie te martwe te gałęzie są. Widać je z bliska, no nie? Takie białe. To jest wszystko obumarłe. Prawda? To co obumarło, ja wam w skrócie, nie chcę też, żeby... O, proszę. Ale będziecie wiedzieli później. Będziecie znali, jak to, skąd to drzewko, jak to w ogóle całą jej historię od początku. Od wykopania i całą będzie, jak będzie prowadzone jako bonsai. Zobaczymy za parę lat. Nie, jak będzie przepięknie wyglądać, jaki będzie bonsai, no bo to wiecie, no nie, to trwa. O. Na razie nie będę go jakoś kształtował, bo to nie ma co. Na razie przytnę to, co martwe i zostawimy go, żeby się zakorzenił i zobaczymy, jak odbije w sezonie, wtedy go będzie można trochę bardziej przyciąć, zacząć go troszeczkę bardziej kształtować. Na razie no to nie ma co, bo nie wiadomo, co jeszcze obumrze. To co martwe to. O. Zostawiam mu takie kawałki centymetrowe. Po prostu zostawiam mu takie, żeby mu to obumarło. Żeby miał ten zapas taki. Nie obcinam mu na razie, bo mówię, na razie to tylko tak. Z grubsza co martwe, proszę. Tak. Klony palmowe są przepiękne. Będę wam pokazywał, będę przesadzał jednego, już można się pokusić o przesadzenie do misy bonsai w tym roku. Także będę się z wami dzielił. Bo mam jeszcze ukigumo, mam taką starą japońską odmianę. Będę przesadzał do przepiękny jest, naprawdę. Tamten to już jest 3 lata w takiej drewnianym boksie. Ja sobie zbijam takie skrzynki, zresztą zaraz wam tutaj wyjaśnię. Proszę. O. To wszystko to, co jest obumarłe, to ja to poprzecinam. No i takie coś to wyszło. To też jest obumarłe, także ja to jeszcze przytnę. To jest obumarłe, to też. Tutaj zaczyna obumierać. Możliwe, że ta cała tato obumrze, bo tutaj się robi czarne, się zrobiło. Także takie coś to wyszło. Tutaj mu tyle z jednego punktu wybija, że to nie może. Tutaj co na samym dole też. No. No i dobra, tak jak wam mówiłem, nie chcę za bardzo. To jest wykopane drzewko, widzicie, ono marniało tam, miało złe miejsce. Ale przyznaję, że przez te 2 czy 3 lata pień spotężniał, bardzo spotężniał. Z takiego maluśkiego w glebie jednak ładnie potężniają rośliny. I tak dobrze widzicie? No i to takie coś jest teraz.
Na razie. Zobaczymy, co poodbija, co jak, wtedy się go przytnie i się wybierze, w którą stronę ma to drzewko być. Na razie to jest tylko wstępne wykopanie i przycięcie martwego. Zobaczcie, to wszystko martwe jest. Nie ma nic żywego. To wszystko jest obumarłe. Także to się chciałem z wami podzielić. Początek przygody tego klona. No to tak, i on tak z każdej strony wygląda. No i dobra, a stutek, prawda? Przepięknie. To może być ten. Zobaczymy. Zobaczymy, co odbije, jak tutaj poodbija w latem i będziemy wtedy wybierać. Będziemy wybierać, co, które to ma tu być, prawda? Jak to drzewko ma wyglądać. Na razie no to tylko tyle. Tylko tyle i trzeba mu dać sobie tutaj odżyć. Także dobra, to tutaj tyle. Tutaj jeszcze mogę mu troszkę, jak zobaczycie, tej ziemi troszkę jeszcze wydubać. Ale nie wszystko. Ja Amadori, jak wykopuję, to nie zabieram im całej ziemi. Zawsze im trochę tam zostawiam, tej macierzystej, i dopiero przy następnym przesadzaniu mogę mu trochę bardziej, więcej wybrać, no nie? Ale tak to ma przynajmniej tą bryłę korzeniową taką, że zawsze sobie może od niej... Ale przepiękny jest, naprawdę, nie, no to... ma... Tutaj to ma wszystko pięknie, płasko. Tu nawet nie ma grubych korzeni. Wszystko jest cieniutkie. Także zobaczcie, o wow. To ma ile? Tak płaściutko to jest przepiękny zaczątek. I ten Abari się gwiaździście rozchodzi i się rozchodzi tak, ładnie, flow taki jest. Coś czuję, że to przepiękny materiał będzie na bonsai. I to klon palmowy, przepiękny ma liście. Katsura ma takie pomarańczowe, w ogóle, no pokażę wam, przepięknie wygląda. Także to będzie następny klon palmowy do mojej kolekcji, bo mam kilka różnych odmian. Będę wam pokazywał, no nie, będę, bo nie, mówię, niektóre mam schowane, to nie będę ich na razie wyciągał, no nie, niech się jeszcze nie budzą. A ten już się, widzicie, od słońca, bo był na ten, już się zaczął budzić, bo już pęcznieją pąki. Także pokażę wam coś. Wezmę kamerkę, tak to wygląda. Zobaczcie. To co zostawiłem, to co ożywa. Pozostawiałem centymetr, żeby mu w razie co, żeby mu bardziej nie obumierało. I tak, tutaj ma taką bryłę korzeniową, przepiękną. Wow, tutaj Nebari to już ma. Tylko że to brudne jest na razie, ja to umyję później. Będziecie widzieć pięknie. No i mówię, no i może to się, ten, zobaczymy, na razie nie będę nic, ten, zobaczymy co odbije. I tak, chcę wam coś pokazać, no nie, bo ja klony palmowe, mówiłem wam, w przejściowych donicach to ja trzymam w takich, o, takie coś, albo nawet niektóre Yamadori, no nie, jak pobieram, to sobie, ja sobie zbijam ręcznie, to takie, wiecie, no nie, to nie jest żadne tam wyjściowe czy coś, tylko drewniane, ja sobie robię ręcznie sam, pod klony, różnej wielkości, takie skrzynki, o. One są, o, parę lat mogą wytrzymać spokojnie i nic im nie będzie, to są, no. Ani, i to są drzewo ani nie lakierowane, ani nic, tylko zwykłe takie, o, zwykłe drzewo. Takie skrzynki sobie robię. No i tutaj mam takie trzy na razie zrobione, no nie? Jak mi się będą kończyć, to znowu sobie tam narobię. I tak, i wybrałem tą skrzynkę. One może nie są jakieś przepiękne, no nie? Ale ja klony trzymam w takim czymś i niektóre Yamadori. W takich skrzynkach. Bardzo dobrze rosną, bo powietrze dochodzi, to jest naturalne, naprawdę, o wiele lepiej, ten, dopiero z czasem z takich skrzynek do donic bonsai przesadzam, klony, na przykład po 3-4 latach, zależy ile potrzeba, także wybrałem tą skrzynkę, dla tego klona. I tutaj mam ziemię, to wam od razu powiem z czego, no nie, przygotowałem ziemię do niego, ziemię z perlitem, z korą, trochę kory i keramzyt tako wrzuciłem. Widzicie? Do zmieszania. Nie będę żadnego drenaża, bo to jest drewniane wszystko. Zmieszałem. Perlit, keramzyt, trochę kory i tą ziemię tutaj wsypnąłem, o. Tą naturalną. I trochę sypnąłem tej kwaśnej takiej ziemi. Też. Takiej lekko kwaśnej do iglaków. Zmieszałem mu, no nie? I wiecie co? Dosypię mu trochę akadamy, o. Widzicie? Mam. Jak mam, zresztą będę wam pokazywał. Przyszedł mi worek, no nie? Trochę akadamy dosypię. Bo tym takim starszym drzewkom, co mam pod bonsai, to dosypuję trochę akadamy, no nie? To ja wam mówiłem tam z ziemią, że akadamy można trochę dosypywać, no nie? Tylko, że droga jest, no nie? Dlatego ja to mówię, no to jak ktoś może, no tylko mówię, no. Mnie to dobrze, lepiej rosną mi... Można, tylko, że mówię, w mieszankach. Nie w samej akadamie, przynajmniej u mnie, no nie? Każdy ma tam swoje
te. No mówię, do starszych drzewek trochę dosypuję akadamy. I jemu też dosypałem trochę akadamy, o, i taka mieszankę dla niego przygotowałem, żebyście wiedzieli z czego, prawda? I do tej drewnianej skrzynki go wsadzę. Także i już wam tutaj pokazuję, no nie? To, o. On ma tutaj bryłę korzeniową, zobaczcie, taką. Mieści mu się w to pięknie. I ja chcę, żeby on sobie potężniał, żeby on sobie tęta, także podniosę go tutaj. O, i tutaj będzie miał ho, ho, ho. Sporo miejsca do ten. Także zapauzuję i zaraz wam tutaj pokażę. No jestem tutaj. Wezmę kamerkę w rękę, żebyście lepiej to widzieli, bo o, zobaczcie, tak to zrobię. Nasypię mu tutaj tej mieszanki, górkę. No. Tak go położę na tej górce. Jak widzicie. I usadowiłem go na tej górce, tak? O. Pięknie. I tak obsypuję to. Obsypuję to tą bogatą mieszanką. No mówię tutaj, ja mam akadamę, no nie? Tylko mówiłem wam, tak jak w tym. Tylko, że ja akadamę sobie dosypuję trochę. To po prostu mieszanki sobie robię, nie ten. Mówię, nie, lepiej mi rosną, jak mieszałem. Bo mówiłem wam kiedyś, no nie? Że ja sobie robiłem w samej akadamie też. Ale jakoś, mówię, no. Wolę sobie mieszanki robić, bo mówiłem, lepiej mi rosną drzewka, ale wiadomo, każdy może mieć inaczej, prawda? W innych warunkach inaczej może być. Także ja nie mówię, że to jest jedyny ten, bo jest tyle sposobów, ile każdy bonsaista ma swoje. Ja po prostu dzielę się tym, co swoimi, no nie? U mnie w takich mieszankach, zobaczcie, lepiej rosną rośliny, no nie? I tak jak wam mówiłem, zależy. Zależy jakie rośliny, zależy jakie stadium, bo jak się już ma starsze drzewko pod bonsai, takie już w misach bonsai, to można mu takie mieszanki bardziej bogatej, no nie, sypnąć, bo to są już starsze drzewka i ten. A w takie młode drzewa jak mam, to z samym perlitem czy tam tym, takie różne mieszanki, zależy, czyściowe. Także dlatego mówię, do każdych drzewek sobie troszeczkę różne przygotowywuję, no nie. To ja wam to tłumaczyłem w tych filmikach o mieszankach, ale będę wam, jak będę przesadzał rośliny, to będę wam mówił w drzewka, bo będę przyjdzie wiosna, to ja będę wam mówił, co jest w tych glebach, no nie, w tych mieszankach. Do każdego drzewka, co będę tam robił. Także to mówię, no ja nie mam jakichś takich reguł, takich jakichś po prostu zwartych, że przestrzegam. Po prostu, tak jak czuję. Różne. No i prawda, no i z taką mieszanką, zobaczcie. Przecież to jest bardzo bogata i w takiej skrzyni i jest to drzewko, o, zobaczcie. I to jest zaczątek na bonsai. Pierwsze przesadzenie z gleby, dopiero zaczyna przygoda. Przeniosę go i zobaczcie, podleję go trochę i on troszeczkę się tutaj ładnie wyczyścił. O. Proszę bardzo, przepraszam, że tak go podlałem i zaraz wam pokażę go na koniec. Dobra, no widzicie? I tak skończyłem, prawda? I tutaj jeszcze trochę uzupełnię gdzie nie gdzie, bo jak podlałem, to się troszeczkę potem. O, tą mieszanką. No i tak. Zobaczcie, dobrze to widzicie? Proszę, proszę. I tak ja przygotowuję sobie drzewka, no nie? Tak zaczynają przygodę bonsai. Znaczy może nie wszystkie kładę w drewniane misy, no nie? Drewniane skrzynki. Klony kładę sobie w drewniane skrzynki. Oczywiście przejściowo, no nie? Bo później one docelowo będą w misach jakiś bonsai, no nie? Ale i nie tylko klony. Czasami niektóre drzewka jak poczuję, to też kładę w te drewniane, no nie? No ale wiadomo, nie mam aż, żeby wszystkie w drewnianych tyle robić, ale no tak. No tak mniej więcej przygotowuję sobie, zobaczcie. I tak on zaczyna u mnie przygodę na bonsai. To jest jego pierwsza
prawda? Obrócę wam go z każdej strony. O. Pierwszy. Będę wam udostępniał postępy. Mówię, tak jak z czasem będziemy go kształtować, może tego się pozbędę. I tutaj będziemy... Zobaczymy, jak odbija. Jak się przyjmie, jak się zakorzeni, prawda? To po prostu chciałem się tym z wami podzielić, bo dzięki temu, tak jak wam mówiłem, no nie? Będziecie znali postępy, bo później jak wam będę pokazywał za rok, bym wam pokazał tego klona, to byście nie wiedzieli, skąd się nagle on tutaj wziął, no nie? Jakbym wam tego nie pokazał. A teraz będziecie wiedzieć. I będzie na kanale, będzie sobie można cofnąć i całą od początku. Jego po prostu trasę bonsajową. Także katsura, no nie? U mnie. I tak, przybliżę wam, zobaczcie. Takie ma nebari. To już ma przepiękne nebari, naprawdę. I już nie jest taki mały, zobaczcie. A był jak patyczek taki 3 lata temu. Także tutaj podstawa pnia się przepięknie zrobiła i podstawa nebari. No zobaczcie, jakie ma ładnie rozchodzące się gwieździście już, to już naprawdę. I to będzie się grubieć, potężnieć i w takiej misie za 3 lata myślę, że będzie można go... Oczywiście wiadomo, zobaczymy jeszcze górę, no nie? Ale tutaj już ma ładnie ukształtowany. Przepiękny jest. Oj, ja wam go pokażę, jakie ma listki kolorowe, jak w ogóle pięknie odbije, wygląda. I mówię, zobaczcie, no, pęcznieją mu pąki już. Dlatego to był dobry czas, żeby go przesadzić, no nie? Także dziękuję wam, chciałem się tym z wami podzielić, bo nie ma jeszcze za bardzo co robić, no nie? Bo taki jest czas, jaki jest czas. Przy drzewkach. Już nie lada dzień, ale jeszcze chwila, jeszcze chwila. Bo nie, niektóre na przykład te drzewka, co mam na dworzu, co stoją, te iglaki czy te bonsai, to ziemia była jeszcze zamarznięta w nich. Także nie można za bardzo jeszcze, no nie mogę, no jeszcze. No ale to akurat już spoko. Także katsura. Zaczątek na bonsai. Klon palmowy, katsura. Także dziękuję. Bądźcie błogosławione i błogosławieni. Tomcio, pozdrawiam wszystkich serdecznie.